O. Wow. Co ja patrzę? Nie, no serio. Czasami kreatywność uczniów totalnie mnie zaskakuje. Tak jest i w tym przypadku. Dlatego chciałbym, żebyś razem ze mną przez chwilę spojrzał na to, jak sprytnie połączono bohaterów szkolnych lektur z cyberzagrożeniami, jakie płyną z sieci. Możesz mi wierzyć lub nie, ale bezpieczeństwo w sieci to nasza wspólna sprawa. I właśnie tej sprawie przyświecał główny temat konkursu Historie z sieci wzięte, organizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. A musisz wiedzieć, że OSE, bo tak w skrócie nazywamy Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, nie tylko dostarcza szybki, bezpłatny i bezpieczny internet do szkół w całej Polsce, ale również dba o to, żeby rozwijać nasze kompetencje cyfrowe w świecie wszechobecnej technologii. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych przyłączonych do OSE. Zadaniem było stworzenie komiksów lub innych prac graficznych dotyczących zagrożeń w sieci. Do konkursu zgłoszono ponad 1400 prac, a te, które wygrały, zamieniono na profesjonalne animacje, no, takie bajki, które uczą. I właśnie chciałbym, żebyś fragment dwóch z nich sobie teraz wspólnie ze mną zobaczył i zastanówmy się, co było silną stroną tych historii. Pierwsza z nich to Cyber Maliny, przygotowana na podstawie komiksu stworzonego przez Nelę i Jagodę ze Szkoły Podstawowej nr 45 imienia Janusza Kusocińskiego w Wrocławiu. W tej historii poznajemy Alinę, która została oszukana przez Balladynę. Ta za pomocą fałszywej strony internetowej okradła konkurentkę z pieniędzy. Pewnie słyszeliście o takich przypadkach ze świata realnego? No właśnie. Pamiętajmy, że w sieci trzeba zawsze mieć oczy szeroko otwarte i weryfikować strony, które odwiedzamy i nie klikać w każdy podesłany link. Szczególne środki ostrożności powinniśmy zachować na stronach, które proszą nas o podanie danych osobowych, numeru telefonu, danych kart płatniczych czy innych danych wrażliwych. Serio, polecam zobaczyć całość, bo dzięki temu może i Ty nie dasz się w przyszłości wciągnąć w emaliny. Link znajdziecie pod tym filmem albo w karcie, która wyświetla się teraz u góry. Drugi film nosi tytuł Szekspirowska nietragedia i powstał w oparciu o komiks autorstwa Mateusza, Maxa i Huberta z Technikum nr 2 w Półtusku. Tutaj o mało co nie doszło do iście szekspirowskiej tragedii. Nasz bohater, Romeo, ma pokusę, aby zemścić się na Julii za to, że z nim zerwała. Wydaje mu się, że idealnym sposobem na to będą złośliwe komentarze pod zdjęciami udostępnianymi przez Julię w jej mediach społecznościowych. Czy zostanie cyberagresorem, czy może jednak zachowa się odpowiedzialnie i empatycznie względem drugiej osoby? Aby się o tym przekonać, no to już musisz sprawdzić sam. A link wszyscy znajdziemy w opisie tego filmu lub w karcie, która teraz wyświetla Wam się na ekranie. Mnie jednak ciekawi, jak Wy byście zachowali się w podobnej sytuacji. Jakoś tak podświadomie liczę, że nie bylibyście tymi, którzy są w stanie skrzywdzić słowem w sieci inną osobę, bo pamiętajcie, słowa mogą krzywdzić podobnie, a nawet czasami bardziej niż pięści. A jeśli jesteś nauczycielem, który ogląda mój film, to chciałbym Cię przekonać do tego, aby wykorzystać stworzone przez OSE animacje jako świetny punkt wyjścia do rozmów z uczniami na poruszane w nich tematy. To nasza ogromna odpowiedzialność, aby dzieci czuły się bezpiecznie w sieci. A wszystko zaczyna się, no, jak zawsze zresztą, od edukacji. Na zakończenie chciałbym Cię, drogi widzu, zachęcić do zapoznania się z tym, czym poza szybkim, bezpłatnym i bezpiecznym internetem jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, OSE. Jakie usługi i kursy oferuje. No i gorąco polecam kampanię OSE Bezpieczny Internet w Szkole. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz pod tym filmem. Nigdy nie pozwól sobie na bycie zbyt pewnym swojej wiedzy o bezpieczeństwie w sieci, bo to zawsze pierwszy stopień do wpadnięcia w e-kłopoty. Ja ciągle uczę się czegoś nowego o internecie, na przykład z materiałów przygotowanych przez ekspertów OSE. Swoją wiedzą dzielę się potem w klasie, w pokoju nauczycielskim, no i w domu. Ty też możesz.